Witam serdecznie, drogie panie. Chciałbym się dowiedzieć, na czym polega działalność Fundacji Tarkowski. Więc są dwie fundacje Tarkowski. Fundacja Tarkowski Herbu Klamry jest to typowo charytatywna organizacja pomagająca najbiedniejszym. Pierwsza działalność to zapewnienie dachu nad głową, wyżywienia, odzieży i tak dalej. Drugie, rozdawanie żywności, odzieży, obuwia dla najuboższych z okolic naszych placówek. Trzecie, wysyłamy dla uchodźców w różnych krajach. Dobrzy ludzie dają rzeczy, a my wysyłamy. Rozumiem. A czy mogła pani jeszcze dodać, bo widzę, że też jest przyjaciółka. Tak, my się znamy z panią Elżbietą już od ponad 20 lat. Ja się zainspirowałam tym, co robi właśnie pani Elżbieta i sama założyłam fundację, która nazywa się Powrót Pegaza i też pomagam. Pomagam wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy, a współpracuję bardzo z panią Elżbietą Tarkowską. Pani Elżbieto, jak można wspomóc fundację, jeżeli ktoś z widzów chciałby pomóc, wesprzeć waszą fundację? Pierwsze. Przyjmujemy wszystko, co można wykorzystać. Czyli odzież, wyżywienie, sprzęt domowy. Nie mamy własnego transportu, bo żeśmy bardzo zubożeli. Malutki samochodzik, który i tak nic nie przewiezie. Poza tym, no niestety bardzo potrzebne są pieniążki i dobrzy ludzie, którzy by chcieli coś wyremontować. A jak szukacie osób potrzebujących, którzy potrzebują właśnie... Oni nas szukają. Te osoby nas szukają. My nie musimy szukać. W zimę, bardzo groźną zimę 15 lat temu, to myśmy jeździli, zbierali ludzi, żeby nie zamarzali i autokarami przewoziło się do nowo otwartej placówki, do Podlodowa, bo zlikwidowali nam odwód, no i mnóstwo ludzi nie miało gdzie mieszkać. My przyjmujemy tych najsłabszych, najmniej potrzebnych komukolwiek. No, wszystkich religii, wszystkich nacji, wszystkich kolorów. Każdy, kto tu mieszka w naszym kraju, a potrzebuje pomocy, przyjmujemy. Mamy domy w 4 województwach. No i... Jak można, jak dotrzeć do was w takim razie? Czy macie jakąś siedzibę? Bo pani mówiła, że o 4 siedzibach w 4 województwach. Mamy placówki w 4 województwach. W Warszawie mamy siedzibę i został nam tylko jeden dom. Mieszkania chronione dla tych, co już wychodzą z bezdomności, a nie mają gdzie mieszkać, to jest na Kolejowej. Poza tym mamy w Słomczynie dom kloszarda. No to są ludzie, którzy już nie mogą przestać pić, no a też muszą żyć gdzieś. A nie można dać ich do placówek, gdzie mieszkają ludzie, którzy chcieliby z tym skończyć albo wyjść z tego. Chciałam powiedzieć, że jestem starszą rodu Tarkowskich, jest to stary tatarski ród i z powodu moich uprawnień za działalność pomocową, charytatywną dla naszej organizacji i innych nadajemy tytuły szlacheckie, które są ważne, dlatego że nasz kraj ma prawo do używania tytułu, bo nie ma naszego kraju. Kraj zginął, a nie miał kto zdjąć tytułów. No i przyszła tutaj dziedziczność z dziadka na ojca, z ojca na mnie. No a później będzie wnuczka.